Choć już jesiennie, nie można przestać myśleć o wiośnie i o tym, co zrobić, by nasz ogród był przyjazny dla pszczół i zapylaczy. Nie siej paniki, siej kwiaty. To hasło, które, jak się okazało, w dobie kurczących się zasobów wodnych trafiło na bardzo podatny grunt. Zainteresowanie sianiem kwiatów rodem z dawnego wiejskiego ogródka babuni przerosło dotychczasowe oczekiwania. Maki, chabry czy konkole są pożyteczne dla owadów i nie wymagają częstego koszenia. Na dodatek odpowiadają na wiele problemów, z którymi aktualnie przychodzi nam się mierzyć. Oczyszczają powietrze ze zanieczyszczeń, między innymi smogu, przeciwdziałają skutkom zmian klimatycznych, pełnią funkcję naturalnego izolatora, zapobiegają efektowi wysp ciepła. Jednak kwiaty mają dużo więcej funkcji. Najważniejszą jest odtwarzanie ekosystemów. Jak się okazuje, odpowiedzialny handel odpowiada na rynkowe trendy i promuje przyjazne ogrody dla pszczół i zapylaczy. Kwiaty miododajne i trawniki kwiatowe są coraz bardziej popularne. Jakie kreujecie Państwo prośrodowiskowe trendy, jeśli chodzi o centra ogrodnicze? Rozpoczęliśmy już przed laty zwracaniem uwagi naszych klientów na to, że trzeba dbać o środowisko naturalne, o jego ochronę, o biologię, o to, w jaki sposób możemy przyczynić się do naprawy tego, co już przez wiele lat, przez działalność ludzką zostało naruszone. Rozpoczęliśmy od wdzięcznego tematu, od ogólnopolskiej akcji Sprzyjamy pszczołom. Namawialiśmy klientów do zakładania we własnych ogrodach, na balkonach, na tarasach, takich miejsc przyjaznych nie tylko pszczołom, ale też dzikim zapylaczom. Namawialiśmy do sadzenia odpowiednich roślin miododajnych. Rozszerzyliśmy w centrach ogrodniczych ofertę o takie rośliny, byliny, nasiona w różnych odmianach i porach kwitnienia, tak aby ten okres pożytku dla zapylaczy rozszerzyć, żeby on jak najdłużej trwał w skali sezonu. Robimy to od lat, stale, co roku rozszerzając te nasze działania o nowe akcje, namawiając klientów do nasadzeń lip, które też są ważnym pożytkiem dla pszczół, do dbania o glebę odpowiednią, odpowiedni dobór roślin, aby w finalnym efekcie polepszyć środowisko. Zapytam od razu o tą postawę konsumentów, klientów. Czy rzeczywiście widzą Państwo, że zmienia się ta świadomość, że klienci widzą, że trzeba działać pro natura? Widzimy ogromne zainteresowanie, widzimy taką chęć podejmowania wspólnych działań. Udaje nam się namówić coraz więcej firm z branży. Jak Państwo jako producenci wspieracie centra ogrodnicze? Sposób bardzo prosty. Naszymi produktami. Przygotowaliśmy specjalny zestaw nasion, które są sprzyjające produkcji nektaru. Chodzi o kwiaty jednoroczne, które są idealne na ten czas. Między innymi mak, nasturcja, nagietek. Przygotowaliśmy specjalny stand, na którym umieściliśmy właśnie wybrane dobroczynne kwiaty. Chętnie nie tylko pszczoły, ale również owady zapylające do nich przylatują. Promujemy taki właśnie naturalny ogród, który oprócz przepięknych form drzew posiadają również swoją bioróżnorodność, która nie tylko jest sprzyjająca dla owadów, ale również stanowi naturalną ochronę przeciwko szkodnikom czy oczyszcza glebę, jak na przykład aksamitka, która wspiera inne rośliny ograniczające cienie. Czy te produkty są jakoś specjalnie oznaczone? Przygotowaliśmy specjalnie serię roślin jednorocznych, które są oznaczone pszczołą, które są właśnie sprzyjające pszczołom i owadom zapylającym. Jest łatwo rozpoznać, łatwo je znawigować na półce, która jest pełna nasion, które z tych są te właściwe do naszych ogrodów, które wspierają właśnie tą bioróżnorodność. Łąka Kwietna to hotspot bioróżnorodności.
której drastyczna utrata jest jednym z najważniejszych problemów naszych czasów. Rola owadów w naszym świecie jest nie do przecenienia, choć wciąż za mało o nich wiemy. Ochrona dzikiej przyrody ma także swoje wymierne korzyści dla ludzi. W mieście zwiększanie różnorodności biologicznej może chronić przed alergiami i ograniczać inwazyjną obecność kleszczy czy komarów. Na wsi dzikie kwiaty wspomagają biologiczną ochronę upraw czy zwiększają zapylanie, pozytywnie wpływając na jakość plonów w rolnictwie.